Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, Damian Bugański, witam serdecznie, rozrusznik poranny i dzisiaj to będzie solidny rozrusznik. Mam nadzieję, że to nie jest twój pierwszy kontakt z tymi materiałami, bo jeśli tak, to stwierdzisz, że grubo przesadzam, ale tak naprawdę zaczynaliśmy od prostych rzeczy, dopiero teraz są tak zaawansowane. Dobra, jedziemy z pierwszym ćwiczeniem, podpór jak do pompki i jedna noga pracuje sobie w stawie biodrowym. Po 3 powtórzenia na stronę i zmiana, czyli staram się prowadzić nogę przy samej ziemi, nie wysoko, stopa przy samej ziemi, ale za to cały czas w powietrzu, jak najdalej w kierunku dłoni podporowych i później delikatnie jakby za siebie, mijam piętę i za siebie i pracuję sobie cały czas. O co chodzi z tym ćwiczeniem? Mobilność stawu biodrowego, ale równocześnie wzmacnianie. Wzmacnianie stabilizacji centralnej, wzmacnianie prostych ramion. Świetne ćwiczenie, pewnie cię już tam w pośladkach dość ostro ciśnie, bo... Nie no właśnie, bo tutaj to ćwiczenie angażuje pośladkowy, szczególnie pośladkowy mniejszy i średni, a nie ten pośladkowy wielki. Dobra, minuta minęła. 15 sekund przerwy i jeszcze 9. I zaraz jedziemy z kolejnym ćwiczeniem i znowu się będzie działo, tym razem będą zaangażowane tyły uda. Zaczynamy z leżenia, nogi ugięte, podnosimy tyłek do góry, jesteśmy z palcami w powietrzu, tylko na piętach i teraz tak, biodra utrzymują się u góry, a my podchodzimy sobie krótkimi krokami do wyprostowanych nóg, ale nie odkładając pośladów i nóg do ziemi. I wracamy drobnymi krokami, czyli kilka kroków w przód, aż do pełnego wyprostu, następnie kilka kroków w tył, aż do pełnego wyprostu. I tak sobie działamy, działamy, działamy. Jeszcze przez 30 sekund. Pracuj sobie cały czas. Niezłe, co? Pewnie już dwugłowe uda tutaj dość mocno czujesz, pewnie może być tak, że czujesz też troszeczkę odcinek lędźwiowy. Upewnij się, że cały czas masz napięty mocno pośladek. Jeśli pośladek jest napięty, jeśli brzuch jest napięty, to raczej nie ma się co martwić, nic się z tymi plecami nie dzieje, ale oczywiście te mięśnie w odcinku lędźwiowego są mocno zaangażowane, więc nie to, że coś się tam dzieje, tylko po prostu mięśnie się męczą, stąd też czujesz dół pleców. Dobrze, minęła minuta, mamy 15 sekund przerwy, zaraz szykujemy się do kolejnego ćwiczenia. 3, 2, 1, bardzo dobrze i tym razem, połączymy sobie dwa ćwiczenia, które występowały w ostatnich rozrusznikach, czyli zaczynamy z klęku podpartego, odrywamy po przekątnej prawą rękę, lewą nogę, obracamy się jakby do podporu tyłem, wyjście do półmostka i powrót. Znowu trudne ćwiczenie, pewnie znowu będzie to trzeba powtórzyć dwukrotnie, no ale co, wkręcamy się do coraz to wyższego poziomu, więc pracuj i nie narzekaj. I jeszcze raz, po przekątnej, prawa ręka, lewa noga, wyjście i zmiana, opuszczenie znowu do klęku podpartego, tylko 4 punkty podporu i powrót. I jedziemy sobie dalej, jeszcze 20 sekund takiej pracy. Ja wiem, że na początku się może mylić, ale jak sobie te ćwiczenia wszystkie ogarniesz, to później będzie łatwiej i będzie szło bardziej z automatu. Jeszcze 7 sekund, jeszcze 6, 5, ostatnie powtórzenia, 3, 2, 1 i 15 sekund przerwy. Jeśli nie czujesz, że wszystko poszło tak jak trzeba i zrobiłeś tylko kilka powtórzeń, albo zrobiłeś je niepoprawnie, to zachęcam oczywiście, żeby trzasnąć ten rozrusznik raz jeszcze, najlepiej od razu, a jak nie, to możesz powtórzyć ten zestaw wieczorem. Dobra, kolejne ćwiczenie i tutaj nakrycie nogami i skłon do nóg. Tutaj zwracam uwagę na to, że nogi nie muszą iść do samej ziemi, wystarczy, że się troszeczkę nakryjemy, następnie wykonujemy skłon, ten skłon też nie musi być jakiś bardzo mocny. Ważne jest to, żeby te ćwiczenie wykonywać dość wolno, z pełną kontrolą, dokładnie i nie od razu szarpiąc. Nogi mogą być ugięte w ogóle i w nakryciu i w skłonie. Na początku bardzo, bardzo wolno, stopniowo, coraz mocniej. Pozwalam sobie na takie ćwiczenie, bo jest to już drugi sezon rozrusznika, jest masa osób, które wykonuje te ćwiczenia regularnie, więc wiem, że po prostu prawdopodobnie jesteście już na to gotowi. Jest też tutaj bardzo dużo moich podopiecznych, którzy pracują na moich programach treningowych, a oni to już na pewno są gotowi na tego typu ćwiczenia, więc ośmieliłem się zapodać tutaj takie ćwiczenie. Mam nadzieję, że daliście radę. Generalnie z tego ćwiczenia można czerpać garściami benefity w ruchomości tylnej taśmy, pod warunkiem, że robi się to dobrze. Super, mamy 15 sekund przerwy. Ciężko było, nie? Ja się namęczyłem, wiem, niby tutaj się uśmiecham i zgrywam twardziela, ale też mnie to męczy. Ostatnie ćwiczenie, luzujące totalnie, German swingi, więc nakręcamy sobie cały ruch nogami, na zmianę odrywamy jedną piętę, drugą piętę, biodra nakręcają ruch, a ręce totalnie wyluzowane, takie wiatraki, takie wahadła, które pracują, są rozpędzane siłą bioder i rotacją tułowia, a tak naprawdę ręce to są tylko właśnie takie przedłużenie, wiatraczki, które sobie luźno się ruszają, krew spływa mocno do palców, a my oddychamy przez nos głęboko, wydech ustami i jeszcze kilka takich rotacji bocznych i ręce teraz pracują nie za głowę, a bardziej do przodu i za plecy, do przodu i za plecy. Generalnie potraktuj swoje ręce jak takie sznurki, a dłoń to kamień, który się zawija za plecami i w ten sposób sobie popracuj. To jest też takie ćwiczenie, które często wykonują lekkoatleci, którzy czymś rzucają, pchają, ale też zawodnicy sportu walki. Świetnie, dzięki wielkie za ten tydzień, widzimy się już niebawem, do zobaczenia, cześć!